Galeria Spaspod działa w Nałęczowie od 2 lat i jest autorskim i niekomercyjnym projektem Janusza Michalika. W Galerii Spaspod gościły prace Stanisława Bałdygi, Jacka Sempolińskiego, Tomasza Sikory, Henryka Musiałowicza i Marka Karewicza oraz Koji Kamoji. Przyjechaliśmy tu jakieś 4 lata temu, nie znając nikogo, ani w Nałęczowie, ani w okolicy, no może z wyjątkiem Kazimierza. I chcieliśmy zrobić coś, co będzie rodzajem salonu, miejscem spotkań ludzi sympatycznych, miłych, zainteresowanych sztuką. Więc pomysł był nasz, ale otrzymaliśmy jakby moralne wsparcie dużych autorytetów od początku. Czyli był to świętej pamięci już dzisiaj Jacek Sempoliński, profesor Juszczak, z Lublina to była pani profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak, profesor Lameński. Się zaczęło pierwszą wystawą Jacka Sempolińskiego i potem dzisiaj jest już 7. Jeżeli chodzi o linie pionowe, to jest jakby wyrażone moje odczucie skupienia. I horyzontalne to jest taki spokój, czy takie relacje z ludźmi, tak bardziej. Tak? Linia jest esencjonalnym sposobem wyrażenia czegoś. Koji Kamoji, malarz, twórca obiektów i instalacji, urodził się w 1935 roku w Tokio. Po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Tokio podjął studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka i pracuje w Warszawie. Tragiczne doświadczenie samobójczej śmierci przyjaciela znalazło odzwierciedlenie w wielu pracach Koji Kamoji. Ważnymi odniesieniami sztuki artysty są przestrzeń i nieskończoność, a także inne elementy natury i jej symbolika. Artysta nigdy nie zapomina o specyficznej aurze przestrzeni, w których aranżuje swoje prace. Twórczość Koji Kamoji przywołuje nastrój przemijania. Jest lapidarna jak w haiku. Kamoji-san, honitsu wa Kamoji-san, noca huhin wo shiru koto ga deki. Taihen kowei deshita. Arigato gozaimasu. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Nie wiem, kto to tłumaczył, ale... ale tak ogólnie dobrze. Koji Kamoji jest artystą awangardowym, czytamy w tekście Janusza Michalika, zamieszczonym w katalogu wystawy silnie osadzonym w tradycji zarówno japońskiej, jak i europejskiej, przyjaźnie i blisko związanym z naturą, której integralną częścią jest człowiek, najczęściej człowiek samotny. Artysta pokazuje samotność człowieka w czasie i przestrzeni, bez egzaltacji i smutku, często posługując się najprostszymi atrybutami, takimi jak szklanka wody czy kamień. Mi się wydaje, że jestem tak zrośnięty z tradycją wschodniej sztuki, tam Chiny, czy Japonia, Korei, prawda, Dalekiego Wschodu. Tam kamienie są, często występują w ogrodach zenowskich, może bardziej niż w Europie. Kamienie są bliskie do nas, jakby. To jest częścią przyrody, niezmienność. Tak jak wiatr, tak jak kamień, tak jak woda. Takie elementy, które są bardzo zasadniczym elementem w sztuce Dalekiego Wschodu. Poprzez
skupienie, chcę dotrzeć do takiej odczucia niezmienności czy nieskończoności. Tak samo jak na przykład te obrazy, to nawiązuje trochę do dawnej sztuki chińskiej. Według mnie artyści z tamtego okresu szukali nieskończoności. Oni malowali pędzlem, tuszem i na papierze. No i ten ślad pędzla rozkładzonego nie można zmieniać. I ja wtedy myślałem, to zamiast pędzla może używać szablony. Tutaj takie są te koła, prawda? Są takie, ja zrobiłem takie szablony o różnej wielkości i kładłem na obrazie, przesuwając te koła z takiego szarego koloru, tak jak trochę koloru tuszu takiego chińskiego. No i zmieniając układ, zamiast użycia pędzla, szukałem takiego odczucia nieskończoności. I tutaj tak jeszcze pokazuję kamień. To jest takie, nazywałem Potab Ruzen Gaden. To jest przenośny ogór Ruzen. Kamień jest jakby reprezentantem przyrody, a obraz jest odbiorem tej przyrody. Są dwa bieguny, tak, między tym kamieniem a obrazem. Obrazy to jest takim kształtem skupienia.